Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, I zanim ona kamurze, to krótkie przypomnienie. 23 kwietnia jest turniej w Białym Stoku na Uniwersytecie, e, gdzie też się pojawię. Zapraszam serdecznie. Wszystkie zgłoszenia, komunikat znajdziecie w komentarzu lub w opisie filmu. E, widzimy się, a 24 kwietnia również w Białym Stoku, w tym samym miejscu, będzie symultana ze mną na 30 szachownicach. E, piszcie do organizatora. W sprawie, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani. E, zapraszam serdecznie do dwóch partii Hikaru Nakamury, który awansował do turnieju pretendentów. E, jest to wielka niespodzianka, uważam. Pierwsza sprawa jest taka, że Nakamura od dwóch lat nie grał klasycznych szachów, do tego troszkę teraz wrócił i to jest niebywała sprawa, gdy człowiek, który streamuje praktycznie codziennie po kilka kilkanaście godzin cały czas gra w te szachy i zabawia tutaj świat szachów powiedzmy na streamach no niesamowita sprawa, że on wrócił do szachów z takim wielkim sukcesem, bo do turnieju pretendentów jest bardzo ciężko się dostać i on już ma to miejsce zagwarantowane. Jeszcze obok niego będzie grał Raport Richard, panowie. Matematycznie już mają ten awans zapewniony. To jest fantastyczna wiadomość dla kibiców. Ja uważam zresztą, że w turnieju pretendentów Jan Krzysztof Duda będzie miał spore szanse z Nakamurą, bo uważam, że Janek jest po prostu w szachach klasycznych lepszy od Nakamury, ale. Jest to zawodnik, który naprawdę potrafi grać bardzo niebezpiecznie, jak jest w formie. I on gra w ogóle na konkretach. Konkretny w ogóle zawodnik, świetnie liczy warianty. No i dobra, przejdźmy od razu do rzeczy, bo partie niezwykle ciekawe uważam. He, 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 gra tutaj Hikaru z lewonym Aronianem, Hikaru czarnymi. I pierwsza partia rozpoczęła się ruchem D4. Znaczy, w fazie oczywiście grupowej, Nakamura wygrał tą grupę. Jedna z partii właśnie tak wygląda. D4, D5, C4. Nakamura wybił pionka. No, on to tak często, y, często też gra, przyjęty gamit hitmański. To jest ciekawe. E4 i B5. No, początkujący zawodnicy raczej tak grać nie powinni. Tutaj są warianty zapewne tak rozpracowane na różne możliwości, że Nakamura tak zagrał. W ogóle ciekawe takie troszkę komputerowe zagranie, bo. Y, Powiedzmy 40 lat temu taki ruch niespotykany był kompletnie. A4 ze strony białych, no bo wiadomo, tu trzeba rozbić łańcuch. Jak tutaj czarne wybiło, to białe są świetne, bo wybijamy po prostu pionka i świetne centrum, i tak dalej. Posunięcie C6 zabrono pionka, ABAB, rzecz jasna. I skoczek zagrał na C3. Skoczek c3, tutaj na Nakamura zagrał od razu hetmanem na b6. Zapewne są to ruchy teoretyczne. Komputer strasznie lubi, bardzo lubi pozycje białych. Skoczek zagrywa na d5, hetman b7 i goniec f4. Jak sobie w tej pozycji w ogóle poradzić? No bo ktoś powie, zaraz, no ale przecież białe już wygrywają. Tutaj skoczek wlatuje na c7, widełki robi i jest pozamiatane. To nie jest takie proste jak się wydaje. Era komputerów bardzo pomaga, bo kiedyś bardzo mocno trzeba byłoby to analizować i nie wiem czy człowiek by doszedł do e, dobrych analiz tutaj dla czarnych w tej sytuacji. Na Kamura gra posunięcie e5. Dobra, ten ruch jest bardzo potrzebny. Na chwilę tylko zatrzymuje te figury, żeby jeszcze ten goniec miał tutaj opcję szczególnie na b4. No goniec wybił na e5 i co ciekawe skoczek zagrywa na d7. No i ktoś zapyta: "No dobra, Skoczek C7 zdobywam jakość. Okazuje się, że ten ruch nie byłby najlepszy, bo gramy król D8. I jak ktoś by się tutaj pokusił o wzięcie wieży. Oj, to uwaga, jest koniec partii. Dlatego, że koniec B4. Jak Hetmanem się zasłonimy, to sprawa jest prosta. A jak Król E2, no to Mat na E4. No i byłoby pięknie dla jednej ze stron, ale to nie takie łatwe. Oczywiście białe to wszystko widzą, grają goniec F4. Na co czarne? Od razu Skoczek na F6. I teraz Skoczek wjechał na C7. Król musi zagrać na D8. Różnica teraz jest taka po biciu wieży, bo tak w partii było, że jak zagra goniec na B4 z szachem, to zawsze mamy tutaj zasłonę gońcem, więc to jest ten plus, e, aczkolwiek Nakamura na to poszedł i najpierw zbił na E4. Bardzo obiecująca pozycja. Ale to trzeba naprawdę znać i na najwyższym poziomie panowie się orientują. Skoczek na E2 i Hetman teraz wziął na A8, czyli jakość mniej uczarnych, ale te pionki tutaj 3 na 1, mają perspektywy. Najgorsze dla czarnych jest to, że król jest w centrum, jednak to jest taki mały problem. Tutaj Hetman na d2, skoczek zagrał na d5, świetne miejsce w ogóle dla skoczka. Zwróćcie uwagę, że tutaj Goniec za chwilę na b4 zagrywa, tu jeszcze jest atak na gońca. Mi się osobiście bardzo zaczyna podobać pozycja czarnych. W ogóle w blicu, jakbym grał taką pozycję, no to byłbym zadowolony, ale z zimną krwią tutaj Aronian skoczek na c3, Goniec zagrywa na b4. Związuje skoczka, goniec e2, próba szybkiej roszady, wieża e8. Rzecz jasna każda figura musi próbować grać aktywnie i kulturalne zagranie goniec na g3. Na spokojnie tutaj e, białe uciekają gońcem, skoczek z d7 na f6, roszada, no i wjechał skoczek do centrum. W ogóle strasznie to wygląda, to znaczy strasznie dla białych e, z jednej strony, ale wierzcie mi, że nic się strasznego jeszcze nie dzieje, chociaż wygląda to e, ciekawie. Hetman c2. No, i trzeba jakoś grać dalej. Tutaj, niby, najlepsze jest po prostu wybicie skoczkiem, wybicie pionkiem, i wybicie gońcem. Dziwię się, że Nakamura tak nie zagrał, miał inne plany. Goniec F F5 również wygląda. Atrakcyjnie teraz są pułapki pod tytułem Skoczek bije na G3 z atakiem na Hetmana i z obroną gońca. Dużo taktyki w każdym razie się pojawia, w czym Amerykanin jest dobry. To znaczy na Kamura jest dobry, bo Lewon też jest teraz Amerykaninem. Goniec F5 tutaj goniec zagrał na H4. Posunięcie F6. Oczywiście trzeba się zasunąć od szacha. Goniec F3. No i teraz postanowił tutaj czarny wybić na C3. Pionek wybił i G5 właśnie z atakiem na gońca. Zwróćmy uwagę, że jak goniec zagra na gitrze, to bardzo fajnie sobie zbijamy. Więc co grać dalej? Musi, musimy białymi szukać wtrąconych posunięć i jest to posunięcie wieża z F na E1. No tak, no bo jak zbijamy gońca, to tutaj zbijamy e, i wszystko się zgadza. Teraz na kamura zagrywa skoczek F4. Niestety jest to błąd. E, jest to błąd, który zostaje wykorzystany przez Roniana. Dlaczego jest to błędem? A jak należało zagrać? Przede wszystkim tutaj wybicie pialka. Takie proste, prawda? No bo bierzemy pionka i bronimy skoczka. Jeżeli Goniec teraz zagrywa, no tutaj to wybicie już nie działa, bo Hetman zbija skoczka. Taktyka, taktyka, no to gramy na przykład B4. I powiem szczerze, ta pozycja jest nadal bardzo skomplikowana, ale myślę, że tutaj czarne w miarę żyją. E, ciężko stwierdzić, naprawdę, nadal skomplikowana. Minus jest taki, że król jest w centrum cały czas. No ale w partii skoczek zagrywa F4. To jest bardzo fajne też posunięcie dla oka ludzkiego, dlatego że chcemy się wbić skoczkiem na D3 z atakiem na wieżę. No i ja się nie dziwię, że to było atrakcyjne. Jednak Hetman zagrywa na E2 w tej sytuacji. E, tutaj Hetman zagrywa na B7. E, zaraz do tego wrócę. Zwróćmy uwagę, co jest po wybiciu tutaj na H4, no bo. To też się narzuca. Otóż ten ruch byłby fatalny. Fatalny, ale też trudny do zauważenia, bo znaczy, zauważyć jest go łatwo, tylko potem konsekwencje są. Jest ciężej zauważyć. Hetman A5. Szach mógłby nastąpić. Po królce 8 bicie na B5, i okazuje się, że jest atak na gońca i na pionka. No, jeżeli goniec na przykład ucieka, no to bicie na C4. Ta pozycja zwierząt za dwie figury dla białych jest fantastyczna. I. Nie widać tutaj perspektyw czarnymi. No, nie widać perspektyw, dlatego że wieże są aktywne, król jest w centrum, tyle w temacie. Tak byśmy to szybko, ja bym to tak szybko ocenił, więc na pewno tutaj biały by dał radę. W każdym razie. Po Hetman B7. Tutaj Aronian wybił na A7, na Kamura to wymienił i zagrał wieżą na E6. No, bo teraz, co można by było grać innego, jeżeli tutaj byśmy zbili. Na h4, no to niestety ten ruch już też by przegrywał z uwagi na wieża a8. No i jak król d7, no to wymiany do oporu i wygra na białych. Bardzo trzeba uważać. Wieża e6, żeby nie było po prostu szacha. Goniec teraz wybił na e4, wieża wybiła na e4, f3. Sprytnie, dlatego że wymusza nieco wymianę albo inny ruch, a tutaj goniec jeszcze fajnie broni na E1. Dużo taktyki. Zwróćmy uwagę, że naprawdę panowie tutaj mają e, oczy dookoła głowy. Wieża zagrywa na E2. Sprytne zarazem, bo jeżeli wybicie, wybicie, no to tutaj pionek jest e, zbijany i bardzo niebezpieczna sytuacja dla białych. Goniec zagrał na F2. Posunięcie B4. Próba przełamania i e, zrobienia wolnego pionka. Pionek zbił na B4. C3. Wieża wzięła na E2, skoczek E2, Król H1. E, co ciekawe, Król nie zagrał na F1 do centrum. E, no nie, nic tutaj. Król F1 też można by było zagrać, a miał inne plany. W każdym razie po Król H1 jest C2. Goniec E3 musi bronić pola przemiany. No i Nakamura teraz gra konkretnie. Dorobienie Hetmana i wybicie na końcu. Co to jest za pozycja? Przede wszystkim, jakby nie było tych dwóch pionów to czarne miałyby duże szanse, żeby zwyciężyć w tej partii. E, I trzeba mieć dużą odwagę, żeby coś takiego zagrać, e, i spore umiejętności, żeby próbować wygrywać to na przykład kolorem białym. Jak się to potoczyło, wszystko dalej. E, przepraszam najmocniej tutaj po tym e, wybiciu. E, tak, skoczek e, wybił. Wróć. E, coś się chyba tutaj mi pomerdało. E, goniec E3. dorobienie wieży nastąpiło. Bez znaczenia, OK. Wybaczcie tą chwilę stopki. Tutaj po wybiciu jest wybicie skoczkiem. Teraz się zgadza, dobra, wariant jest w porządku. No i teraz, jak grać dalej białymi? Białe podciągają pionka. Król C8, aby bronić B8. Podciągnięcie pionka. Król B8. No i teraz podciągnięcie drugiego pionka, czyli wykorzystywa, wykorzystanie tego, gdzie jest atut przede wszystkim w tej pozycji. Skoczek D3, posunięcie G4, goniec na C8. No tutaj Niby pionka można zbić, niby nie. Jednak białe postanowiły zagrać wieżą na f7, wyczesać pionka może i ważniejszego w tym wypadku. Goniec zagrał na a6. Tutaj wieża zbiła, no i dzięki temu król się podciągnął bliżej. Czarne myślą o remisie, żeby była jasna sprawa. Król g1, goniec b5. Wieża F5. Ja tutaj się mocno w końcówkę nie zagłębiam, zagłębimy się za chwilę, bo jest bardzo ciekawa droga. E, tutaj skoczek zagrywa na F4, H4, bardzo sprytne posunięcie. Zwróćmy uwagę, po wybiciu skoczek jest niebroniony. Goniec zagrał na D3, tempo znowu zyskane. E, no i tutaj wieża F6, właśnie z opcją bronienia jednak tego pionka. E, goniec zagrał na B1, e, bicie na G5, no i skoczek. D5, wieża F8 e, i skoczek na D6. Bardzo ciekawa końcówka, niestandardowa. E, minus czarnymi jest taki, że ten król jednak jest daleko tutaj od swojego pionka. Czy jak to się skończy, jak to się w ogóle ułoży? Zaraz zobaczymy. Posunięcie F4. Plan jest prosty: zagrać F5, wieża F7, wybić pionka. Tyle. Król zagrywa na C6. No i teraz tak naprawdę dziwię się trochę, że nie poszło zagranie F5. Może dlatego, że skoczek D7 i skoczek E5 ma opcję tutaj na tego pionka i może te dwie figury zatrzymywały pionka. Król jednak zagrał na F2. Solidnie zagrały białe, dlatego że król w końcówce, w centrum, czuje się zdecydowanie lepiej. Skoczek D7, wieża F7, skoczek C5, król G3, coraz bliżej pionków. Wiadomo, goniec zagrywa na G6 sprytny ruch, trochę prowokuje to do zagrania f5, ale ten ruch no nic nie daje, bo wieża. Oczywiście trochę się śmiejemy, tutaj wieża zagrywa na f8 zdecydowanie i skoczek na e6. Cały czas z atakiem na wieżę, wieża g8 sobie zagrywa, zagrywa i król d6. Zwróćmy teraz uwagę, że ruch f5 nie zostaje zagrany. Jeżeli to by było zagrane, to jak się bronić? To w ogóle ten ruch nie wygrywa partii białymi, bo jest goniec f7 i jest atak na wieżę bezpośrednio. Jeżeli wieża h8, to zbijamy na g5 i tu się broni. Jeżeli król na przykład by zagrał tutaj, dajemy szacha, król wraca, skoczek wraca. Jeżeli Czyli tędy dokładnie jest ta sama historia z remisem. No więc w tej sytuacji tutaj wieża zagrywa na A8, goniec B1 i wieża na A1. Wieża w ogóle szuka innej drogi. Zobaczcie, jakie ciekawe tutaj są plany białych. Goniec zagrywa na E4, szach na D1, goniec D5. Bo tutaj chodzi o to, żeby. Po prostu doprowadzić piąka do F5 i wstawić króla na F4, jeżeli by się to udało. Goniec D5 i wieża D2. Ruch wyczekujący, jakże sprytny, pozwalający też zagrać czasami na H2. I stoi taki mały cuk bo jeżeli na przykład król zagrałby na C6, to wieża H2. Jeśli goniec E4. No to tutaj jest F5, i wygrywam partię, bo jak jest bicie, no to tutaj jest król F4, skoczek F3 z atakiem na wieżę. Wieża może dać szacha na przykład na H6, i wygrywamy praktycznie partię, albo zbić po prostu pionka. Więc to by dało radę, ale jakby na przykład skoczek zagrał na F8, po F5 skoczek F8, no to w tej sytuacji król po prostu F4 i wygrywamy partię. Tutaj po wieża D2 skoczek zagrał na C7. Król H4, Skoczek E6, F5. Czyli białe mają to, co y, chciały. W końcu udało się pionka F5 przesunąć. Król na H5, Król E5. Na H6 Król coraz bliżej. Piona długa droga. Skoczek E4. Dokładnie trzeba to poprzelić. Poprzeliczać. Wieża B2, goniec na C4, wieża B4 z atakiem oczywiście. Bardzo ciężko się bronić czarnymi, chyba w ogóle to jest praktycznie niemożliwe, ale pułapki tu na Nakamura dobrze liczy, oczywiście. Goniec D3. No i teraz białe przechodzą do pięknego uproszczenia pozycji. Wieża bije na E4. Goniec zbił na E4 i krucha 7. trzy pionki na figurę. Dobrze obliczone, dlatego że po wybiciu, wybicie ten pionek tutaj dojeżdża do końca. Król zagrał na f4 e, i teraz król h6 i się czarne poddały. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli byśmy na przykład zagrali g6 bardzo szybko z pionkiem, to to byłaby pozycja remisowa z uwagi na bicie na g4. Jeżeli e, tutaj na przykład jest ruch f6, to król g5, f7, bicie i zbijamy tutaj w następnym ruchu pionka, e, a jeżeli w tej sytuacji będzie G7, to po prostu wybijamy i król, i goniec na E6 bronimy pionka jeżeli mamy tę sytuację, na przykład król zbije teraz właśnie po król H6, król zbije na G4, to idziemy E6 i różnica jest taka, że bronimy pionka G5, po gońcu na D5 jest G6, król F7 i F7 wygrywamy partię bardzo Łatwo. Przejdźmy do drugiej partii, w której zagrali ci sami panowie. Nakamura jest białymi, rozpoczął ruchem E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, Goniec B5, partia hiszpańska, skoczek na F6, D3. Dosyć popularny ruch ostatnio. Goniec zagrywa na C5, C3. No, i tutaj od razu nastąpiło D5. Tu panowie oczywiście znają teorię. Nie, ra, nie radzę grać na przykład skoczek na E5. Warto sobie sprawdzić dlaczego. E, tylko zwrócić uwagę na to, dlaczego arcymistrzowie grają tak, a nie inaczej. Tutaj nastąpiło bicie. Hetman zbił na D5 i Goniec na C4 z powrotem. Nakamura e, dobrze gra te schematy. Zresztą Aronian Czarnymi również gra bardzo dobrze. Te układy i po tym ruchu skoczek z B na D7, z B na D2, roszada ze strony tutaj czarnych B4, goniec B6, roszada, goniec F5. Wydaje się, że czarne bardzo ładnie wyprowadziły figury, i to jest prawda. To jest pozycja po prostu równa. Hetman C2 broni, pionka, tu jest atak. Oczywiście wszystko się na razie broni. Wieża A, D8 i bardzo sprytne posunięcie. A4 wtrącony ruch niezły, dlatego że bicie na D3 nie działa bo po wybiciach na D3 do końca jest ruch A5 i łapiemy gońca B6. Nastąpiło więc A5, jest B5 wtrącenie, skoczek musi zagrać i Hetman zagrywa na A2. Bardzo fajnie to wygląda, tutaj niezłe działo, jeszcze goniec na A3 za chwilę wchodzi, skoczek na G6, no właśnie goniec zagrywa na A3, ale jest goniec C5, szybkie wymiany, ja wiem, że trochę szybko to przestawiam w tym momencie, ale zaraz przejdziemy do konkretów, tutaj D4. No właśnie, D4 i teraz jakby tutaj czarne wybiły na D4, to pionkiem oczywiście. Hetman D6, można zagrać wieżą na C1 lub wieżą na 1. I gramy sobie bardzo swobodnie w szachy białymi, nie bojąc się od tego pionka izolowanego. Gramy po prostu po wolnych liniach, ale. W tej, w tej sytuacji Hetman zagrał na D6. Wieża E1, wiadomo, jak za bardzo nie wiemy, jak zagrać, to próbujmy ustawić. E, Najgorzej ustawioną figurę na lepszą pozycję i powinno być względnie dobrze. Po wybiciu na D4 pionek, wybija na D4 skoczek D5. No i Nakamura przechodzi do konkretów. Z Nakamura w ogóle gra się troszkę trudno, bo on gra konkretnie w szachy i trzeba brać to pod uwagę. On teraz tutaj wybił na D5 Hetman wybił, hetman wybił, wieża wybiła, i konkret polega na tym, że jest skoczek C4 za takim na pionka. A jakby było B6 to jak sobie z tym poradzić? Oczywiście skoczek E3 i są ogromne problemy. Zwróćcie uwagę, że pionek D4 robi robotę. Tak nie było. Goniec zagrał na G4, na co na kamura od razu szczesał pionka. B6 wtrącenie nastąpiło, skoczek C6. Widełek nie ma, na szczęście, bo skoczek broni, ale jest bicie ze zepsucie struktury, bo tak trzeba. H6 lufcik. Wieża AC1. Zwróćcie uwagę, że. No, tutaj jest pionek więcej, zepsuta struktura, ale to jest to, co Nakamura lubi. Czyli przewaga jakakolwiek w tym, w tym układzie jest to pionek, nawet zepsutą strukturą nie szkodzi. On lubi grać z pionkami więcej. Król H7 wieża C4, wieża dała Szacha, Król F1, wieża H5, skoczek E7 ze strony białych, oczywiście. Teraz to jest też taki znak, że no bierz sobie pionka na H2, pionek mnie nie interesuje. Akcja dzieje się tutaj. To jest właśnie fajne, że nie wszędzie musimy wszystko bronić w partiach, tylko próbować grać właśnie na aktywność. Wieża wzięła tego pionka, rzecz jasna. I wieża E4, aby nie było wymiany. Wieża dała szacha, król G2, wieża A1, podparcie tutaj pod pionka. Skoczek wziął. Pionek wziął. Otworzyła się wieża, ale białym to nie przeszkadza. Nakamura przechodzi do mega konkretów, mianowicie wieża. C7, wieża A4, D5. No fajnie, by było białymi, jakby tutaj była wymiana. Te pionki już by zrobiły karierę bardzo łatwo. Wieża zagrała na A8 w tym wypadku, i wieża z E na E7. W tym momencie nastąpiło H5. No bo król musi mieć lufcik do ucieczki. Raczej arcymistrz nie broni się pasywnie. Nie polecam, tylko polecam szukać aktywności nawet za cenę pionów. D6. Zobaczcie, białe się nie śpieszą z biciem. Wieża F5. Bicie już nastąpiło kru H6, wieża H7, król G5 D7 jesteśmy coraz bliżej przemiany, ale wieża D5 jeszcze to broni. I co jest ciekawe, czy można zagrać wieża C8? Otóż ten ruch teraz niestety nie wygrywa, a nie daje zwycięstwa białym, dlatego że jest piękne, piękna odpowiedź wieża D7. Prosta taktyka tutaj dwie wieże są pod biciem. Więc w tym wypadku F4 bardzo sprytne zagranie, dlatego że jak będzie bicie na F4, to wieża C8 już wygrywa z uwagi na to, że. Jak jak będzie bicie na d7, no to mamy tutaj szacha na c4 wtrąconego i zdejmujemy wieżę. Taktyka, taktyka i jeszcze raz taktyka. Po f4 król h4 zagrał, wieża g7, wieża zagrała na a4 na pionka, wieża c8. Ok, w tym układzie trzeba oczywiście wieżą jedną i drugą bronić tego pionka, żeby nie doszedł tak łatwo, ale na, na kamur oczywiście tutaj. Czesze kolejne pionki w zamian za d7 i w tym momencie wieża c1, bardzo sprytny ruch, zwróćcie uwagę, grozi mat. No więc jedyna obrona, wieża d1, wieża b d1, wieża bije d1. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy tutaj jakieś błędy nastąpiły, to tak z minimalnych błędów się zrobiły większe. No i wyczesanie pionka b6, król g4 po pionka, wieża b8, próba doprowadzenia oczywiście, król zbił na f4, b6, wieża d7. No właśnie i w tym momencie... Jakbyśmy na przykład zagrali B7, no to trzeba bardzo uważać, bo jest wieża F7 i jest obrona jednak, bo tutaj grożą szachy i doprowadzenie pionka, ale w tym momencie nie grozi. No więc po wieża D7 na Kamura daje najpierw szacha król E4 i wieża F3. Po tym posunięciu Aronian poddał partię. To jest też dowód na to, jak konkretnie można grać w szachy. Dlaczego jest przegrana czarnymi? Dlatego, że na przykład po szachu jest wieża G3, a jak wieża B7 chciałaby tego pionka bronić, to jest wieża B3. I jak król podejdzie do piona, żeby zbić tutaj na B6, to król szybciej zajmie się tym pionkiem i doprowadzi tego do pola przemiany. Przykładowo, na przykład jakby król był bliżej tutaj tego pionka F, dalibyśmy szacha. No, król na przykład F5. Podchodzimy królem i spokojnie wyczeszemy tutaj tego pionka, grając wieżą na B5, doprowadzając tego pionka. Myślę, że pozycja Easy końcowa, która wygląda następująco: bardzo ciekawa sytuacja będzie w turnieju kandydatów. A Nakamura sprawia ogromną niespodziankę. Podziwiam naprawdę. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia.